Tak ustalona kara stanowić będzie zdaniem sądu apelacyjnego należytą odpłatę za zło wyrządzone wręcz zawodowo. Sporą część wymierzonego dzisiaj prawomocnego wyroku Arkadiusz Eł spędził już jednak w areszcie. Zalicza na podstawie artykułu 63 paragraf 1 kodeksu karnego okres tymczasowego aresztowania od dnia 16 marca 2017 roku do dnia 18 marca 2020 roku oraz od dnia 26 maja 2020 roku do dnia 20 listopada 2020 roku. Co więcej, sąd apelacyjny w Poznaniu uniewinnił dziś Arkadiusza Eł od 6 z 9 zarzucanych mu czynów. Mimo to kara jest niemal tak wysoka, jak orzeczono w pierwszej instancji. Z premedytacją oszukiwał osoby starsze, często nieporadne życiowo. Wykorzystywał w bezczelny sposób ich łatwowierność, empatię i chęć pomocy innym ludziom w potrzebie. W ten sposób często pozbawiał ich oszczędności całego życia. Jest to proceder niewątpliwie haniebny i wysoce szkodliwy społecznie. Hos miał w ramach zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Warszawie, Szwajcarii i Niemczech wyłudzić pieniądze oraz biżuterię o łącznej wartości około 2 milionów złotych. Arkadiusz Eł miał wprowadzać swoich rozmówców w błąd, podając się za ich bliskich znajomych lub członków rodziny. Myślę, że coś pomiędzy 6 a 7 lat już przebywa w izolacji. Bo w 2020 roku został już prawomocnie skazany za oszustwa na seniorach. Mecenas Paweł Głuchowski, obrońca oskarżonego, nie chciał jednak komentować dzisiejszego wyroku. Sąd apelacyjny uznał, że za 3 czyny powinna być taka sama kara w zasadzie jak za 9. No. Nie mnie to ocenia. Obrońca nie wykluczył jednak złożenia wniosku o kasację do Sądu Najwyższego. Z kolei prokurator Paweł Barańczak powiedział, że dalsze procedowanie w tej sprawie leży w gestii prokuratora okręgowego w Warszawie. Damian Wełna, Puls Dnia.